Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Drukarnia Nova Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że główny departament mojej firmy specjalizuje się w fachowej obsłudze w zakresie nieruchomości komercyjnych? Ta dziedzina wymaga dodatkowych specjalizacji. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. Przedstawiamy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje interesujące informacje na temat malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzisiaj pragnę przedstawić dalszy dorobek artystyczny Jacka Malczewskiego. Jedna z największych i najciekawszych indywidualności w historii polskiego i światowego malarstwa. Nie znam ciekawszego symbolisty od Jacka Malczewskiego. Poprzednio przedstawiłem Państwu jego twórczość portretową. Dzisiaj przedstawię kilka najważniejszych prac z dorobku mistrza, chociaż w nich również dominuje człowiek. W Tumanie, jeden z moich ulubionych obrazów, zjawiskowo symboliczny, ukazuje polski pejzaż, gdzie postacie dzieci są w wirze wraz z symbolem matki Polki w kajdanach, bezradnej i zrozpaczonej, która nie jest w stanie ich przytulić. Postacie, które związane są z tumanem, pięknie kontrastują z ciemną ścianą lasu na horyzoncie. Las jak granica niewoli, jednak żednieje, daje nadzieję na wolność. Zbalansowana kompozycja i niezwykle świetlista. Przez tą prostotę i oszczędność trochę nietypowa dla większości jego dzieł. Możemy to również zaobserwować w Wiośnie, krajobraz z Tobiaszem, gdzie kompozycja oparta jest na mocnej geometrii, bardzo nowoczesna jak na owe czasy. W Świętej Agnieszce Malczewski użył klasycznej perspektywy, którą wzmacnia dramatyczny pejzaż. Te geometryczne elementy pejzażu pojawiają się często jako tło do symbolicznych kompozycji figuralnych. Błędne koło. W tym obrazie głównym symbolem jest drabina. Malczewski używa często tego symbolu. Siedzący na niej młodziutki, początkujący malarz jest otoczony krążącymi wokół niego nagimi bochantkami, młodzieńcami i starcami, wymysłami jego wyobraźni. Zakłopotany młody adept sztuki rozmyśla o swej roli i sensie sztuki, męki twórczej, poszukiwań i decyzji. Lewa strona obrazu jest oświetlona silną smugą światła, postacie jakby w szczęśliwym śnie. Tu czujemy tchnienie nadziei. Prawa strona, w ciemnej tonacji, to apatia i niewola narodu. I tu w większości prac mistrz nie dąży do efektów piękności i harmonii, ale proponuje nam dzieło wymowne o silnej dramaturgii. Melancholia, obraz uznany za manifest symbolizmu i również jeden z najważniejszych obrazów w dorobku artysty. Malował go przez 4 lata, przemalowując i zmieniając skomplikowaną kompozycję, która oparta jest na przejaskrawionej perspektywie i pesymistycznej wymowie. Dramatyczna akcja ma miejsce i rozwija się w pracowni od sztalugi
gdzie artysta rozpoczyna swój obraz, wizję. Wirujący tłum polskich bojowników i męczenników, podejmujący wielokrotnie walkę o niepodległość, podąża ku otwartemu oknu, symbolizującemu wolność. Jedyna postać stojąca poza wnętrzem w czarnym stroju to kobieta, Melancholia. To neoromantyczna wizja walki o niepodległość Juliusza Słowackiego. Obraz niezwykłej fantastyki i wizjonerski. Scena w pracowni to dramat historii narodu i również artysty, jego refleksje nad sensem sztuki i jej zobowiązań narodowych i społecznych. Jeden z wielu ciekawych obrazów jest grosz czynszowy. W tej przypowieści biblijnej artysta demonstruje swój kunszt w przedstawianiu portretowanych postaci. Twarze pełne koloru i rozmaiconego wyrazu. Tu i w wielu innych obrazach Malczewski wciela się w postać Chrystusa. Różnorodność charakterów tworzy dyskurs między nimi. Drugi fragment obrazu to wspaniale ukazane dłonie, które wspomagają mimikę twarzy. Tematyka biblijna, do której artysta robił często odniesienia, ma również miejsce w obrazach Chrystus przed Piłatem, Chrystus i Samarytanka, Proroctwo Ezechiela i Przeznaczenie, gdzie Malczewski wciela się w postać Chrystusa i proroka Ezechiela. Przedstawiają dramaturgię wojny i nadzieję wolności. Są obrazami ponadczasowymi. To obrazy bardzo intensywne. Malczewski jest wspaniałym reżyserem sytuacji, która dzieje się na obrazach. A dzieje się bardzo wiele. I tu artysta jakby zmuszał nas do kontemplacji. Przez wstrzymanie akcji mamy naprawdę dużo do odkrycia. Wiele jego symboliki i retoryki do tej pory nie jesteśmy w stanie odczytać i zrozumieć. Zmartwychwstanie, nieśmiertelność to bardzo intensywny i urzekający swym pięknem obraz. Człowiek jest tu przedstawiony z obrazem natury i piękną postacią anioła, którego skrzydło rozgranicza dwa światy. Anioł jakby zapraszał, a czyni to przez przyjazny, delikatny dotyk. Światło ma tu wielki wpływ na nastrój i ekspresję. Malczewski przez całą swą twórczość był wierny swoim obranym tematom. Jednym z nich był dialog życia i śmierci. Szczególnie pod koniec życia ten temat stał się dominujący. Nawiązywał do pogańskiej symboliki greckiej i czerpał również z baśni i wierzeń ludowych. Łączył to z chrześcijańskim wzlotem ducha. Thanatos, w mitologicznego boga śmierci, Malczewski przewrotnie wcielił postać młodej kobiety z kosą w dłoniach, a jej nadprzyrodzoną naturę symbolizują dekoracyjne skrzydła. Jednocześnie piękne kształty jej ciała kierują skojarzenia ku nierozwiązalnemu splotowi materii i ducha, podkreślanej bardzo często przez Malczewskiego. Powstało wówczas wiele obrazów traktujących motyw śmierci w sposób alegoryczny. Na atmosferę ma wpływ księżycowe światło, jakiego po mistrzowsku użył artysta. Śmierć to obraz, który od dziecka robił na mnie wielkie wrażenie i wzbudzał ciekawość. Już wtedy i dzisiaj podziwiam, jak pięknie i sugestywnie namalował Malczewski głowę starca. Spalona słońcem i czasem, twarz w sposób przyjazny i pogodzony z losem, wita delikatny dotyk śmierci. Jacek Malczewski przez wiele lat był wpływowym profesorem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. A w czasie 1912 i 14 pełnił funkcję rektora tej uczelni. Do swoich studentów tak mawiał: malujcie tak, aby Polska zmartwychwstała. W ciągu życia namalował ponad 2000 obrazów i niezliczoną ilość rysunków. Bywały lata, kiedy Malczewski malował blisko 100 obrazów rocznie. Już za życia był artystą znanym, cenionym i nagradzanym. Obrazy Jacka Malczewskiego możemy zaliczyć do narodowych skarbów. Nic dziwnego, że na rynku sztuki uzyskują ponad milionowe kwoty. Pod koniec życia Malczewski stracił wzrok. Zmarł w 1929 roku w Krakowie. Pochowano go w krypcie zasłużonych w krakowskim kościele na Skałce i zgodnie z ostatnim życzeniem we franciszkańskim habicie tercjarskim. W mieście urodzenia artysty, w Radomiu, jest muzeum poświęcone jego sztuce. Warte odwiedzin dla własnego odkrywania tej niezwykłej twórczości.
obiecuję Państwu wspaniałą ucztę emocji i intelektu. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!